Book Crossing zagościł w Ełku. Idea uwalniania książek, ich bezpłatnego przekazywania oraz zostawienia w wyznaczonych miejscach dotarła do miasta dzięki bibliotekarkom zespołu szkół nr 2. Dzielenie się książkami funkcjonuje w tej szkole już od 4 lat. Teraz nadeszła pora, by zarazić tym szerszą liczbę ludzi. Postanowiłyśmy zrobić trochę większe widowisko na terenie miasta, żeby się ludzie dowiedzieli w ogóle o takiej akcji i żeby zachęcić ich do czytelnictwa również, no bo jednak wchodzą nowe technologie i te książki tak troszkę giną, a chodzi nam o to, żeby jednak ta tradycja kultury nie zaginęła, bo się kształci i ducha, i umysł, i w ogóle wiele rzeczy, prawda, można się z książek dowiedzieć. Tego dnia w Parku Solidarności miał miejsce happening z prawdziwego zdarzenia. Dla najmłodszych uczniowie z zespołu szkół nr 1 i nr 5 przygotowali przedstawienia, nieco starsi ełczanie mogli przyłączyć się do wymiany książek. Wystarczyło wybrać dzieło, które dzięki czyjejś dobroci zyskało drugie życie i będzie mogło rozpocząć swoją wędrówkę. Przede wszystkim są to książki z darowizn. My przynosimy z domów, to, prawda, inni nauczyciele oddają nam w darze, w taki sposób zbieramy książki. Uczniów również prosimy o to, więc uczniowie również przynoszą, po znajomych chodzimy. Oprócz stoiska z książkami można było spotkać spacerujących po parku uczniów. Mieli ze sobą kartony, a w nich lektury, literaturę piękną i fantastykę. Każdy mógł znaleźć coś ciekawego, a ełczanie chętnie przyłączyli się do akcji. Nawet już sami przychodzą, nawet nie trzeba do nich się odezwać, żeby podeszli. Po prostu sami podchodzą, wybierają, jakie się podobają. Właśnie akurat pani książkę bardziej młodzieżową szukała. Podeszliśmy do stoiska, kolega pomógł wyszukać. Bardzo chętnie korzystają. Jak mówią Book Crosserzy, wolność książek jest równa wszystkim skarbom. Niektórzy taki skarb odkryli po raz pierwszy. Na to dzisiejszą Ełcką przez przypadek się natrafiłam, idąc przypadkowo przez park, więc bardzo fajna inicjatywa, aby takich więcej. Wszyscy, którzy poprzez zabranie ze sobą książki włączyli się do akcji, muszą pamiętać o spełnieniu jej 3 życzeń. Należy ją przeczytać, zarejestrować na portalu bookcrossing.pl i uwolnić, oddając koleżance, zostawiając na ławce w parku lub odkładając na specjalnie przygotowaną w tym celu półkę. Znajduje się w kilku miejscach w Ełku, między innymi w restauracji Papaja, w Ełckim Centrum Kultury, w restauracji Despatos, w naszych szkołach, czyli zespół szkół nr 2, zespół szkół nr 1, zespół szkół ekonomicznych, więc serdecznie zapraszamy do zostawiania tam książek oraz do oddawania swoich, które są już nam niepotrzebne. Istnieje ryzyko, że książki zostaną zabrane do domów i na tym zakończy się ich wędrówka i taką opcję również biorą pod uwagę organizatorki. Ale jak mówią same, jest ryzyko, nie jest zabawa.